Także drodzy Państwo, Rumcajs i Ronaldo, zapraszamy na... ABC Charyzmatów, odcinek specjalny, prosto z kwadransika ze słowem. Może być, może być. Czekałem na inwencję twórczą Krzyśka, także spisał się na medal. Powiedz Krzysiu, co tam chcemy powiedzieć w tym odcinku specjalnym? Wiecie co? No fajnie było, 10 odcinków. No właśnie, szybko minęło, szybko, bardzo. Szybko, bardzo szybko minęło. No i co? Dostajemy od Was info, że byście chcieli więcej. Mamy dużo już pytań spisanych na temat ABC Charyzmatów, w sensie na temat w ogóle Charyzmatów. Moja żona żartuje, że teraz czas na DEF. Trochę alfabetu przed nami, parę serii jeszcze może stworzymy, ale faktycznie złapaliśmy od Was, czy zebraliśmy parę komentarzy, w których pojawiły się pytania. No i tak sobie kombinujemy, jeśli będziecie chcieli, a chyba no pod ostatnim odcinkiem pisaliście, że chcecie, żeby powstała kolejna seria w temacie charyzmatów, w których pewnie odpowiemy na pytania, na które brakło czasu, by na nie odpowiedzieć w ostatniej serii. Także jeśli jeszcze jakieś macie, no to śmiało możecie tutaj do nas pisać i będziemy chcieli znaleźć trochę czasu, nie, żeby coś z tym zrobić. Tak, pod dzisiejszym odcinkiem możecie pisać, co Was nurtuje. Natomiast czemu ten odcinek w sumie nagrywamy? Żeby Wam dać znać właśnie, że chcemy nagrywać dalej te ABC Charyzmatów. Tak jest. I zobaczymy kiedy, może na jesieni, gdzieś tam wydamy, wrzesień, październik, coś takiego. Urodzinowo. Więc już zapowiadamy, że mamy nadzieję, że się uda, jak Pan Bóg pozwoli. Ale też spotykamy się tutaj dzisiaj z powodu tego, że to wszystko skąd się wzięło. Wiesz, Marcin, ja nie wiem, czy Ty pamiętasz, jak kiedyś byłem na spotkaniu wspólnoty, jak spotykaliśmy się w takiej piwnicy i wszedłem tam i było ciemno, w ogóle nie było żadnych żarówek zapalonych, nawet jak próbowaliście zapalić, to nie dało się zapalić. Wtedy chyba brakło prądu albo coś i to była taka, wiecie, piwnica niewykończona. Tam wielu rzeczy brakowało, tak, nie tak. Tylko prądu. I co zrobiliście? Na środku postawiliście krzesło, wyjęliście świeczkę, obok świeczki postawiliście Pismo Święte. Stary, ja takie rzeczy pamiętam, rozumiesz? No dawaj, dawaj, jestem coraz bardziej podekscytowany tą historią. Byłem w liceum. I zapaliliście tą świeczkę, tam światło Chrystusa, nie, wiadomo. I potem 3 godziny śpiewaliście. Wokół krzesła. Tak, i tańczyliście, i różne dziwne rzeczy robiliście. I wiesz, to była moja pierwsza styczność ze wspólnotą. Wtedy sobie powiedziałem, no, sekta. Czyli zostaje, bo mnie ciągnie. Także od tamtej pory już nie poszedłem na kolejne spotkanie wspólnoty Głos Pana. Dopiero jak kilka lat później Pan Bóg mnie dotknął, to wtedy poszedłem. Ale po co to mówię? Dlatego, że no, zaczęło się od uwielbienia, nie? Tak, tak. Zaczęło się od uwielbienia i faktycznie to jest chyba to, że w naszej wspólnocie to wszystko, co dzisiaj możemy oglądać, widzieć. Ta cała seria chyba też o charyzmatach, nie? Gdzie odpowiadaliśmy na pytanie, ktoś by mógł zadać je, dlaczego, znaczy skąd wiecie o tym wszystkim, skąd macie tą całą wiedzę na temat charyzmatów. Myślę, że nasza droga była bardzo podobna, to znaczy zaczęło się od doświadczenia Pana Boga, bo pewnie są dwie drogi, którymi można dojść do tego, o czym mówimy. Niektórzy, pamiętam jak nagrywałem z księdzem Krzyśkiem Porosło książkę o ogień czy woda, nie? O charyzmatach, o Kościele. Tam się spotkałem z tym, że właśnie on miał odwrotną drogę. To znaczy on najpierw opowiadał o tym, jak doszedł do poznania Pana Boga, czy do takiego zbliżenia się do Niego przez wiedzę, że on zaczynał od książek i lektur Benedykta XVI, czy Ratzingera jeszcze wtedy. I on od takiego poznania właśnie i wiedzy doszedł do doświadczenia też charyzmatycznego, w którym również dzisiaj jest. U nas było odwrotnie, myślę. To znaczy najpierw było doświadczenie Pana Boga, które było takim spotkaniem z żywym Bogiem, którego najpierw doświadczyły nasze serca, którego najpierw doświadczaliśmy wewnątrz i od tej relacji, ta relacja zaczęła się od spotkania. A dopiero później zaczęliśmy studiować, zaczęliśmy się tam dowiadywać, uczyć i co jest w ogóle też mega fajne w tym wszystkim, że w zapiskach też świętych, czy u świętej Teresy, czy w ogóle jak studiujemy teologię, myślę, że masz podobne doświadczenie, tak, że możemy nazywać te rzeczy, które były naszym doświadczeniem i widzimy, że to jest doświadczenie Kościoła. A więc to jest mega ubogacające, ale faktycznie w uwielbieniu to wszystko się zaczęło, uruchomiło.
zaczęliśmy doświadczać, nie wiem, nie wiedzieliśmy, że to się nazywa słowo poznania. Nagle Pan Bóg nam mówił na jakiś temat danej osoby, za którą się modliliśmy. Nie wiedzieliśmy do końca pewnie, że w spisie charyzmatów, w liście do Koryntian jest też dar uzdrawiania, bo najpierw w naszych sercach pojawiło się pragnienie, by modlić się o uzdrowienie, i to wszystko właśnie zadziało się i zaczęło się podczas modlitwy uwielbienia. Dlatego też dzisiaj mamy wspólnotę uwielbienia, w której oddajemy Bogu chwałę, i nasze życie, również modlitewne, jest przepełnione tym doświadczeniem uwielbiania Pana Boga, które wprowadza nas na głębie, i stąd chcemy też zarażać tym doświadczeniem innych. No tak, i jeszcze modlitwa uwielbienia to jest tak naprawdę wyraz miłości, nie? Bo marnujemy czas, jak jest takie hasełko, marnujemy czas na serio. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest czas zmarnowany, tylko to jest czas, kiedy oddajemy Bogu chwałę, kiedy jesteśmy z Nim, kiedy wpatrujemy się tylko w Niego, nie patrząc na swoje różne potrzeby i tak dalej, których wiadomo, każdy człowiek ma mnóstwo, ale no, to jest wypełnianie tego słowa, żebyśmy troszczyli się najpierw o Królestwo Niebieskie, a inne rzeczy zostaną nam dodane. No i tak było, myślę, w naszej wspólnocie, nie? Że to uwielbienie dla mnie wtedy jako licealisty hardkorowe przez 3 godziny darcie, że tak powiem, Chociaż ty miałeś bardziej Bogu. hardkorowe No doświadczenia w dobrze, życiu, no, mam ale wrażenie. hardkorowe to było pod takim kątem, że ja znałem inny kościół, No nie? tak. Zupełnie inny. A tutaj w kurczę w ciemnej piwnicy garstka świrów się modli i nie wiem. Nie wiem, czego tam oczekuję, Piętro nie? minus To jeden, było. jak to się skończy. Tak, to było, wiesz, może nerkę mi zabiorą, albo coś. Taki lęk Uśpią, byłem. uśpią. Ludzie zasypiają na Tak, podłodze i tak. potem budzą się bez nerki. No właśnie, więc różne były, wiesz, myśli we No mnie tak. wtedy. No ale to był wyraz miłości, nie? I w tej ciemnej, mokrej piwnicy żeście uwielbiali Boga i on się przyznawał do tego, co tam Przecież jak robiliście. mówisz o ciemnej, mokrej piwnicy, to mi się bardziej kojarzy nasz wyjazd do Włochy. Rzymu. Tak, To tak. była ciemna, mokra Tak, była piwnica, ciemna, mokra w piwnica. której Ale nas to może. przyjęto. Ale ja czułem się wtedy Fajnie było. pobłogosławiony na maksa, bo Fajnie na było. zewnątrz było gorąco, a w ciemnej, mokrej piwnicy było Taka zimno. anegdotka. Tak. Więc kochani, po co to wszystko? Po to, żeby uwielbić Jezusa. I teraz też tutaj, jako wspólnota, Marcin, Rozpal Wiarę, Fundacja, wszystkie te osoby, które są zaangażowane, organizują takie wydarzenie, które jest nazwane Chwała Chwała Mu. mu, tak, już Czyli co, chwała druga. Marcinowi Zielińskiemu? Bo tak już Nie. widziałem takie komentarze. Jedni mówią mu, to mu czy Mu, krowa? Mówię, mu. ale sucho. Tu ja, nawet ja mam lepsze żarty. Ale zobacz, no przecież Pan Bóg nas karmi, tak? Tak jak No krówka karmi tak. swoje Zawsze jak widzę cielaczki. to mleko mu, to ten, to mówię źle, o, reklamują nam wydarzenie. No a tam też jest, to mu to jest modlitwa Tak, uwielbienia, właśnie tak? miałem do tego dojść, ale nie zdążyłem. I właśnie pytanie, które się pojawia, jak ludzie słyszą często, dlaczego uwielbiamy Boga ciągle? Dlaczego, czy to w ogóle, dzisiaj czytałem jakieś komentarze, bo z Tomkiem Samołykiem też o tym mówiliśmy. Ktoś tam pyta, no a czym dla was jest w takim razie uwielbienie, którym jest Eucharystia, skoro wy potrzebujecie teraz takich dodatków? No jakby myślę, że to jest w ogóle pytanie, które pokazuje, że nie do końca tu kumamy, o co chodzi, bo nikt z nas nie podważa uwielbienia doskonałego, które jest w Eucharystii, bo Eucharystia jest uobecnieniem tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Gdzie to nie jest tylko śmierć, ale to jest jeszcze jego Zmartwychwstanie. zmartwychwstanie. Całe te misteria najważniejsze się zawierają w Eucharystii, więc tutaj nie robimy żadnej konkurencji, ale uwielbienie jest formą modlitwy, która właśnie nas wprowadza i w te tajemnice wiary i daje nam doświadczenie tego. To jest oczywiście forma pozaliturgiczna, więc o tym mówimy w takim rozumieniu. No ale może abstrahując, to tak było trochę na boku. Takie pytanie się pojawiło na przykład, dlaczego robić takie 6-godzinne uwielbienie? I kiedyś usłyszałem taki tekst właśnie, bo takie pytanie padło z ust kogoś, kto nie wiedział do końca właśnie, czy to ma sens. I padła taka jedna odpowiedź, bo Bóg jest tego godzien. I myślę, że nie ma tu lepszej odpowiedzi i nie ma lepszej odpowiedzi na pytanie, po co 6 godzin uwielbienia, bo Bóg jest tego godzien. Chcemy zgromadzić 30 tysięcy osób na stadionie Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Na ten moment już ponad połowa stadionu jest zapełniona i chcemy Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na to wydarzenie. Po to, byś to się stało, to, o czym mówimy, stało się też Waszym udziałem. Doświadczenie spotkania z żywym Jezusem, doświadczenie ożywienia charyzmatów, bo też będziemy modlić się
właśnie podczas tego wydarzenia o odwagę w pójściu za Jezusem, pójściu też głoszenia Jego słowa na ulicach, w różnych miejscach, gdzie jesteśmy, by Pan dał nam taką łaskę, a charyzmaty są właśnie potrzebne po to, by skutecznie Chrystusa głosić, po to, by skutecznie o Bogu mówić, by moc towarzyszyła nam właśnie w tym, co robimy i w tym, co opowiadamy. Dlatego chcemy Was zaprosić bardzo serdecznie do Wrocławia na 8 lipca. Myślę, że ci, którzy byli w zeszłym roku, to mogą śmiało powiedzieć, czy warto. Sporo dostałem takich teraz informacji też, kiedy spotykałem różnych ludzi na wyjazdach, że na przykład ktoś powiedział, zaprosiłem swoją ciocię, która do ostatniej chwili się wahała, bo ona tak średnio z kościołem, może tak trochę, nie wiedziała do końca, czy przyjść. I kiedy skończyło się te 6 godzin uwielbienia, po pierwsze nie wiedziała, kiedy to minęło, a po drugie powiedziała, za rok biorę kolejne osoby z naszej rodziny. I faktycznie widzieliśmy się i też chcą jechać. Mówię, to było niesamowite. I po pierwsze mówiła, skąd się wzięli ci ludzie? Mówię, u mnie gdzieś tam w kościele widzę, tam czasem przyjdę, to nie ma zbyt wiele osób. A tu tylu młodych, tyle w ogóle osób przyszło. Skąd oni się wzięli? I było to zrobione w taki z kosmosu. Sposób. Tak. Z Królestwa Niebieskiego. Z Królestwa Niebieskiego. No. Więc to jest takie też święto wiary dla nas wszystkich, żeby zobaczyć, jak wielu nas jest. I dzieje się coś niezwykłego, kiedy gromadzimy się jako Kościół, jako wspólnota, kiedy gromadzimy się wszyscy. To jest coś innego niż taka modlitwa indywidualna i osobista. Nie mówię, że to jest coś lepszego czy gorszego, tylko coś Jezus innego. Jezus podszedł. Dokładnie, to jest inny wymiar modlitwy i myślę, że doświadczymy Pana Boga też w taki sposób, który jest wyjątkowy, świeży, nowy i bardzo się z tego cieszę naprawdę, jak będzie te 6 godzin wyglądało. Będzie z nami zespół TGD, Mateusz Ziółko, Aga Musiał, Mateo. Będzie z nami Jeremy Riddle, też dobrze znany w kręgach uwielbieniowych, myślę. To jest człowiek, który niesie Bożą obecność w tym uwielbieniu, które prowadzi. Będą nasi przyjaciele z zagranicy, z kraju. Będą też polscy uwielbiacze. Maja Sowińska będzie też w tej naszej polskiej ekipie, którą zgromadzi Michał Król. Będzie naprawdę czas na oddawanie Bogu chwały, na modlitwę o uzdrowienie. Więc chcemy Was zaprosić, zachęcić. Jeśli nie macie jeszcze biletów, to podlinkujemy pewnie, gdzie można je nabyć. A jeśli macie bilety, to żeby wypełnić ten stadion, bo myślę, będzie to naprawdę nagroda dla nas wszystkich, jak zobaczymy, jak ten stadion jest wypełniony ludźmi, kiedy każda z osób, która kupiła bilet, jako zadanie takie ewangelizacyjne, taką misję ewangelizacyjną, zakupi taki jeden bilet dla kogoś i weźmie jedną osobę, to wypełnimy stadion ludźmi, wypełnimy stadion też chwałą dla Pana Boga. To jest możliwe, kiedy zrobimy to wspólnie, zrobimy to razem, więc potrzebujemy też Waszej pomocy, Waszego wsparcia, byśmy naprawdę ramię w ramię stanęli w tym przygotowywaniu się do wydarzenia, też modlitewnie, ale też przez zapraszanie tych, którzy jeszcze może o tym spotkaniu nie wiedzą, a może się wahają, może myślą, czy przyjechać, czy nie przyjechać. Bądźcie tymi, którzy zrobią różnicę. Amen. No, amen. Myślę też, że wiesz, tam gdzie jest dużo osób, które uwielbiają Jezusa, w ogóle tam gdzie się uwielbia Jezusa z serca, w duchu i w prawdzie, tam też atmosfera się zmienia i takich historii mieliśmy mnóstwo, że ktoś na przykład nie mógł sobie poradzić w pracy z prześladowaniem, co robił, zamykał się w jakiejś tam, jak to się nazywa, salce na miotły. Kęciapie. Tak, kęciapie i uwielbiał Boga i później nagle przychodziły przełomy, bo po prostu szukał tego, co jest pierwsze. Tak, nie? Więc to była ta moc uwielbienia. Zresztą w zeszłym roku na chwała mu też nawet osoby niewierzące doświadczały uwolnienia od nałogów, gdzie wracały do domów, mówią, nie wiemy, co się stało, nie wiemy, jak to się stało, bo nie do końca rozumieliśmy, co się dzieje na tym wydarzeniu. Ale od tamtej pory nie chce mi się pić, palić, nie mam potrzeby ssania do narkotyków i jestem całkowicie wolny. Więc Bóg robił tam naprawdę wspaniałe rzeczy, więc potrajamy stawkę w tym roku, będzie nas 3 razy więcej. No i naprawdę nie mogę się doczekać tego, co Bóg będzie robił we Wrocławiu 8 lipca na chwałę Mu. Także jeżeli chcesz, żeby Twoja wiara została rozpalona, charyzmaty jeszcze bardziej rozdmuchane, żebyś mógł działać w codzienności, to przyjdź w miejsce, gdzie będzie bardzo dużo osób, które tak jak Ty kochają Jezusa, chcą Mu służyć w codzienności i niech po prostu dzieje się to, co Pan zaplanował, a na pewno jest to dobre, bo On ma zamiary dobre pokoju, pełne
Pełny pokoju. Pełne dobrego pokoju. Dobry zamiar, ale żeby Jeremiasza 29:11 przeczytajcie sobie. No. Tak, dzisiaj moja pamięć nie ten. Dobrze także jest. W opisie macie wszystko i mamy nadzieję, że w ABC Charyzmatów się widzimy. Jesień, wrzesień, część druga. Październik, część druga, DEF. Drugie spotkanie. Wjeżdża, tak. Także dziękujemy Wam za dobry odbiór też i widzimy się wkrótce, przede wszystkim 8 lipca. Na chwałę Bogu, zapraszamy. Bądźcie z nami. Pa, pa. Pa.